Witajcie kochani. Ha, jestem tu! Przyszłam, włączyłam kamerę. Matko święta. Ile czasu mi to zajęło, żeby się zdecydować na włączenie kamery. Witam się z wami serdecznie. I znowu nietypowo, bo zazwyczaj vlogi zaczyna Iza. Ja nie. Ale dzisiaj Iza biega i lata i w ogóle robi różne inne rzeczy, załatwia jakieś sprawy, więc postanowiłam, że włączę tę kamerę, ponieważ cały czas trwam w tym, że strasznie mi się nic nie chce. Mam mało sił, żeby się jakoś zmobilizować, ale po tych waszych komentarzach z ostatnich filmów, po tym jak naprawdę dostałyśmy dużo takich ciepłych słów, to jest ta jedna mobilizująca mnie rzecz, żeby włączyć kamerę. Kontynuuję swoje sprzątanie, dlatego że postanowiłam, że naprawdę tak wysprzątam chatę. Ja ogólnie jestem pedantyczna bardzo, więc moje sprzątanie zawsze jest 10 razy mocniejsze niż się każdemu wydaje, bo ja naprawdę każdy kąt, za każdą szafką, pod łóżkiem, pod kanapą, pod wszystkim, pod kanapą to już szczególnie non-stop sprzątam. Natomiast dzisiaj zajmę się witrynkami, jedną witrynką z porcelaną. Postanowiłam, że zetrę tam kurz, bo mimo, że to jest taka witrynka, w której ten kurz się jakoś szczególnie nie osadza, po prostu się przez to wszystko trochę trudniej mu dostać, to mimo wszystko jednak się dostaje. I po jakimś czasie trzeba tam zetrzeć kurz i pokażę wam trochę mojej porcelany vintage. Ogólnie jestem padnięta, niby idzie wiosna, jest mi ciągle gorąco, ale jakieś mam takie przeczucie, że jeszcze będzie śnieg, nie wiem dlaczego. Lepiej nie, prawda? Ale w Polsce to różnie bywa, nieraz już są pąki na drzewach, a śnieżek przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Dodam wam tylko, że trochę się ogarnęłam. Umalowałam się, ponieważ jak robię takie rzeczy, jak jestem umalowana, to jakoś mi lepiej idzie. Ja się maluję dla siebie, bo bardzo lubię. Lubię, wiecie, jakoś tak mieć umalowane usta, pomalować sobie rzęsy, wypachnieć się jakimiś ładnymi perfumami i wtedy czuję, że jakoś tak lepiej mi się to wszystko robi i ogarnia. Więc też to zrobiłam, bo było ciężko. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Zobaczcie, jak to wrócił. Jezus Maria. Pory kupiłam, pomidory, pieczarki, sałatę, rukolę. Pory selery. Mam też obiad. Dobrze, dobrze, przerwa. Dobrze, a zaraz będę się brała za sprzątanie witrynki. Dziękuję. Jak jest sprzątanie i inne rzeczy, to nie ma czasu gotować, a raczej nie ma chęci gotować. Ja nie wiem, jak wy sobie dajecie w te pogody i w takie wiosenne przesilenia radę. Jeszcze jak większość z was pracuje na różne zmiany, bo wiem o tym, że niektóre z was pracują na... Zrobiłam dziurę w tapecie paznokciem, nie wierzę. Dziurę zrobiłaś w poduszce? W tapecie paznokciem. Teraz? Tak. Geniuszu. Walnęłam po prostu niechcąc. No to brawo. Albo siedzicie z dziećmi, Boże, ja pierniczę, wy jesteście tytanami pracy. Zrzędząca Lulusia. To jest nowy hashtag, oznaczajcie. Dajcie znać, czy wy też tak zrzędzicie w ostatnim czasie, czy nie. Potem będzie, że ciemno. Jak ma być jasne, jak jest 8,5 stopnia, śnieg pada, chmurzyska zaszły, nikt nie wie. A wiesz, że mówiłam o tym, że ja mam takie wrażenie, że jeszcze będzie padał śnieg, kurde, 10 minut później. Moje życie to pasmo. Dokończcie sami. A na obiad zostałam tutaj uraczona wielkim kupnym pad thaiem. Pyszne! Jemy? Weź, głodna jestem. Ja też. A ta witrynka tak czeka, aż coś z nią zrobię i czeka, jak widzicie. Mam tu trochę porcelany, mam tu różne jakieś, wiecie, do kawki, herbatki. Na dole są jeszcze jakieś figurki. Tu są pomymłane poduszki. Muszę tam wejść w ten kąt, doświetlić się, żebyście cokolwiek zobaczyły. I zaraz tam posprzątamy trochę porcelany vintage, którą bardzo lubię zresztą, uwielbiam się nią zajmować, ale zbieram się do tego jak sójka za morze. Słuchajcie, padają takie piękne płatki śniegu wielkie i w ogóle takie puchate, że bajka. Ech, zima wraca, a ja idę tu. Czas się za ciebie zabrać, gablotko. Witaj. Widzicie, kochani? Chciałam to nawet, znalazłam ustawienie. Wzięłam sobie mój pufik tutaj i tak właśnie wygląda witrynka w środku. Jest tutaj takie babcine przyozdobienie, czyli takie koronkowe, w zasadzie robione na szydełku, serwetki po babciach. I powiem wam, że ja bardzo lubię taki wystrój, mi się mega to podoba. To jest takie słodkie i urocze i brudne mam okulary. Przyznam wam się, że ja bardzo lubię
tego typu witrynki, dlatego że akurat porcelana, którą posiadam, to jest taka porcelana, która jest raczej ozdobna i ja lubię na nią patrzeć. Nie tylko wtedy, kiedy z niej piję, ale wtedy, kiedy stoi sobie właśnie w szafce, to bardzo lubię na nią patrzeć i wydaje mi się, że bardzo ładnie takie rzeczy wyglądają właśnie w takich starych witrynkach. Ta witrynka jest naprawdę bardzo stara, bardzo mi się podoba, ma taką śliczną, rzeźbioną szybę. Jeżeli chodzi o ścieranie kurzu z tej szafki, to tak jak mówiłam wam, już robię to nie za często, dlatego że tam się aż tak nie kurzy, ale mimo wszystko od tego, że otwieram tę witrynę, wyjmuję sobie różne filiżanki, żeby napić herbaty, kawy albo czegokolwiek. Herbaty, kawy, pozostańmy przy tym temacie, bo czegokolwiek to mam tam. I bardzo lubię w niej właśnie od czasu do czasu poodkurzać i przez to przypomnieć sobie, czego dawno nie używałam, bo niektórych rzeczy po prostu jakoś tak, nie wiem, nie przypominam sobie o nich na co dzień, więc używam praktycznie cały czas tych samych serwisów. Mam taką rękawiczkę do ścierania, ona jest bardzo taka niedelikatna, w sensie delikatna nic nie zrobi, tylko że wiecie, ciężko tak jest nią coś zetrzeć, tak konkretnie mam wrażenie, że cały czas wszystko bardziej pyli niż się czyści. I mam tutaj te dwie ściereczki. W ogóle mam mnóstwo takich ściereczek do sprzątania, ponieważ ja bardzo lubię wszystko robić papierowym ręcznikiem, ale orientuję się, że zużywam go bardzo dużo i muszę zaprzestać, więc po prostu meble, te stare zwłaszcza, czyszczę takimi miękkimi szmatkami, je można później wyprać i one są zazwyczaj w jakichś zestawach. Ja mam okularów, mam nadzieję, że jest ostrość na mnie. Tutaj mam takie figurki, jakieś filiżanki, tu są różne filiżanki na tej półce wyżej. Tutaj mam serwis i ten serwis bardzo kocham, bo jest to serwis, który kojarzy mi się z moim dzieciństwem, dlatego że zawsze moja mama zrobiła w nim herbatę i piłyśmy sobie herbatę i zajadłyśmy jakieś ciacho i to było takie super wspomnienie. Moja mama stwierdziła, że da mi ten serwis. Zostawiła sobie dwa inne serwisy i to są takie serwisy, które właśnie były jeszcze u moich dziadków. Bardzo, bardzo lubię ten serwis, on mi się bardzo podoba i zawsze mi się kojarzył z taką delikatnością, bo moja mama polewając herbatę, tylko delikatnie. To jest tak piękna, leciutka porcelana. To jest chyba ćmielów, z tego co pamiętam. Tak, tak mi się wydaje, że to jest ćmielów. I on jest naprawdę, zobaczcie, jaki uroczy. I to jest ogólnie tak piękne i lekkie. I w ogóle uwielbiam ten serwis. Teraz pod światło widzę, że tu się naprawdę nieźle zakurzyło w środku. Ten serwis składa się z 6 filiżanek cukiernicy i mlecznika. Ja ogólnie powiem wam, że ja bardzo lubię pić z porcelany. Tak jak lubię kubki, ale kubek to mi się kojarzy właśnie z takim, wiecie, siedzeniem na kanapie i po prostu ogrzewaniem sobie dłoni od kubka. Tak przy stole bardzo lubię pić z filiżanek i to jest dla mnie tak ogromna przyjemność. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, że można sobie właśnie kupić jakiś taki stary, piękny przedmiot z duszą. I plusem też jest to, że jeżeli na przykład po jakimś czasie wam się taki serwis znudzi, to ja jestem przekonana, że zawsze znajdzie się chętny, który odkupi taki serwis. No bo te współczesne serwisy, no, potrafią być ładne, ale jakoś do mnie bardziej przemawiają te starsze, ponieważ po prostu według mnie są takie delikatniejsze i bardziej z klasą. Tutaj mam na dole taki maleńki serwis kawowy i właśnie nad nim się zastanawiam, czy się go nie pozbyć, czy go nie sprzedać, dlatego że... Przy okazji sobie będę wycierać. Dlatego że po prostu już przez jakiś czas go używałam. To jest taki po prostu serwis do kawy, który sobie używacie. Chcecie wypić niewielką ilość. Zobaczcie, to są takie malutkie, śliczne filiżanki z takim pięknym kwiatuszkiem, kwiatuszkami, różnymi kwiatuszkami. Z jednej strony puściłabym go dalej, a z drugiej strony bardzo mi się podoba, ale ostatnio kilka różnych takich innych też mi się spodobało i tak się zastanawiam, czy wymienić, czy nie. Moje witryny też mają pojemność, więc też czasami muszę coś wypuścić z rąk, żeby coś zostawić. Oczywiście nie wszystko, no bo niektórych rzeczy po prostu się nie pozbywam. To jest w ogóle serwis z chodzieży. Ja bardzo lubię porcelanę chodzieży starą, bo tą współcześniejszą już tak mi się bardzo współczesna chodzież nie podobała, zresztą też niedawno została zamknięta niestety. I to taki sekret w moim domu, ja praktycznie nigdy nie używam cukru do niczego. Ale mam zawsze cukier dla gości, ewentualnie cukier jak czasami coś piekę, to wtedy wiadomo, że jak już mam wypiek zrobić, to wolę, żeby tam był cukier. W każdej cukiernicy, od każdego serwisu mam cukier. No zobaczcie, czyż nie jest śliczna. Tu mam jakieś ptaszki. Poprzecieram tą ściereczką te wszystkie filiżanki. I to też jest fajne, bo w tej witrynie są różne półki i one są mniej więcej na tej samej wysokości, a tutaj po środku jest taka jedna krótsza, że można tutaj postawić wyższy jakiś dzbanuszek. To jest bardzo sprytne.
Za to kocham stare meble, że one są tak pomyślane, że naprawdę wszystko ładnie się w nich ułoży, wszystko się zmieści. I do tego, jak ja czasami patrzę na te tony, które mam w bufecie, to myślę, gdybym to włożyła do innej szafki, to by było już dawno po tej szafce. Ten serwis kawowy też jest na 6 osób. Kiedyś rozkminiałam to, na początku rozkminiałam to, czy ten mały dzbonek kawy dostarczy na wszystkie te filiżanki, ale nie bójcie się, to jest wszystko bardzo przemyślane. W starej porcelanie w ogóle podoba mi się też to, że ona ma naprawdę w sobie coś tak niesamowitego, taką delikatność, taką klasę. Nie wiem jak wy macie, ale ja na przykład rozróżniam starą porcelanę od tej zrobioną współcześnie. Ostatnio miałam jeden tylko taki przypadek, że wzór serwisu wydawał mi się bardzo fajny i taki z lat 60., ale mówię, nie, to nie może być takie stare, bo to wygląda jakby było robione niedawno, ale okazało się, że jest z tamtych lat po prostu, tak jest zrobione, że wygląda niesamowicie. Mleczniczek! Zobaczcie, jaki to jest słodkie, wąski, mały mleczniczek. Wiem, że są tacy, którzy nie lubią mieć takich rzeczy w domu i w ogóle nie przykładają do tego większej wagi, ale ci, którzy przykładają, to powiedzcie mi, czy wy w ogóle lubicie sobie kupować jakieś filiżanki, szklanki, jakieś serwisy? Lubicie takie rzeczy? Bo ja na przykład mam do tego słabość i uważam, że naprawdę można sobie, zobaczcie, to jest bardzo malutkie. Uważam, że można sobie naprawdę skompletować ładne rzeczy. Ale to też nie jest tak, że muszę mieć koniecznie... Wiecie, jaki tu jest kurz? Matko Święta. A też to jest zabawne, że te rzeczy są bardzo... Takie dzbanuszki są bardzo pojemne. Ten jest akurat mały, ale w tym dzbanku to się mieści tyle, że... Wow. Czy powinnam to wyprać? Czy powinnam to wyprać? Nie, wytrzepię, to nie będę tego cały czas prała. Takie w ogóle serwetki najlepiej prać ręcznie. Ja oczywiście potrafię wyprać wszystko w pralce, tak jak wam już kiedyś mówiłam, ale takie serwetki najlepiej prać ręcznie. Tu mam taki wazonik, który kiedyś, jak byłam mała, kupiła mi mama, jak byłam z nią gdzieś. Bo tak mi się spodobał i po prostu mówię, mamo, ja chcę ten wazonik. Kupiła mi, zobaczcie. O, takie malutkie kwiatuszki, śliczne, prawda? Takie wazoniki kojarzą mi się też z dzieciństwem, dlatego że jak ja byłam mała, to pamiętam, że często jak chodziłyśmy z moją mamą na spacer, to zabierała mnie... Tuż właśnie jak przychodziła wiosna, zabierała mnie w takie miejsce, gdzie bardzo dużo rosło fiołków. I zawsze ja jej zrywałam te fiołki, bo moja mama uwielbiała zapach fiołków. Więc ja zrywałam te fiołki. Wiecie, fiołki no postoją ze dwa dni. Mam w pamięci ten moment, w którym moja mama te fiołeczki właśnie do takich malutkich wazoników wstawiała lub do wykałaczników. Macie jakieś takie wspomnienia właśnie, że gdzieś wam tak głęboko siedzą takie wspomnienia właśnie, że byłyście gdzieś z mamą, albo jakieś, nie wiem, spacery, albo zrywanie jakichś kwiatków, albo nie wiem, jakiś taki moment, w którym sobie pijecie razem herbatę, czy coś takiego wam się utrwaliło, bo ja mam kilka takich wspomnień, one tak głęboko we mnie siedzą, że jak patrzę właśnie na tego typu maleńkie wazoniki, to przypominam sobie te fiołki. W sumie to już powinnam kończyć ten film, bo tyle gadam, że za chwilę po prostu znudzicie się. Używam takiego, no to do środka gablotki firmy Ara, to jest nasza polska firma ze Szczecina i to jest antystatyczny balsam do pielęgnacji i konserwacji mebli o zapachu drzewa sandałowego. I miałam ten sam balsam o zapachu pomarańczowym, a ten balsam pachnie ślicznie. Ale się zakurzyło. Tu mam jeszcze taki serwetnik, który nie jest secesyjny, ale jest stylizowany na secesję. I bardzo mi się kiedyś podobał. Nie, to była fińska porcelana. Zobaczcie, jak ładnie to jest zrobione. Bardzo ładnie wygląda ten serwetnik. I z tyłu też jest oczywiście ozdobiony. Będziecie mieć takiego vibe'a secesyjnego. To kiedyś było więcej takich rzeczy, żeby kupić sobie oczywiście rzeczy stylizowane, no bo secesja ma to do siebie, że jest bardzo droga. Rzeczy z tamtego okresu są po prostu bardzo drogie. Filiżanki, różne rzeczy, a też ciężko dostępne. I to są jakaś firma, która wykupiła licencję chyba na robienie tych wzorów i oni robili przez jakiś czas takie rzeczy. Jeszcze mam tutaj paterki. Zobaczcie, jakie to jest wszystko piękne. Takie delikatne. A takie paterki często spotykałam w takim wzorze właśnie z mosiądzu, a podobało mi się to, że ona jest z takiej kolorowej porcelany i zobaczcie, tu jest takie zagłębienie i to jest wszystko tak mądrze zrobione. To jest takie zagłębienie, że jak chcecie tą paterkę sobie przenieść, to łatwo wam włożyć tu palce i to przenieść. Wszystko było wtedy pomyślane, a nie tak jak teraz, że teraz ciężko jest cokolwiek. Nawet ciężko jest włożyć palec w filiżankę, bo ma za małe łóżko. Powiem wam, że było bardzo zakurzone. Ostatni raz prosiłam Izę, żeby tutaj odkurzyła, powiedziała, że tu nie ma kurzu, więc podejrzewam, że tu padła jakaś ściema, ponieważ łatwo się tu chowa filiżanki, ale ciężej tu wyczyścić wszystko. To są w ogóle chyba
To mi się wydaje, że to są babci, po babci Izy. Iza mi przyniosła te serweteczki. Wiesz, jak to jest wszystko zakurzone? Niemożliwe. A powiedziałaś ostatnio, że tu w ogóle kurzu nie ma. No bo tu się nie zbiera, niesamowite, nie? To podejdź tu, zobacz. Mam tu również figurkę, którą bardzo dobrze pamiętam z dzieciństwa i która mi się zawsze podobała. Oczywiście to nie jest ta sama figurka. Oczywiście nie będę wam pokazywała całego procesu odkurzania, bo zaśniecie jeszcze bardziej niż od mojego gadania. Tutaj na górze mam taki zbiór różnych filiżanek i tu mam też schodzierzyk. Kto kojarzy? Figo, Fago, Kawa, Marago. Zobaczcie, jaki kultowy wzór. Uwielbiam takie pierdoły. Ale żeby było jasne, ja z nich naprawdę korzystam. One co jakiś czas są wystawiane, niektóre figurki na zewnątrz, inne tutaj wracają, potem po jakimś czasie ja to zamieniam. Serwis do herbaty służy mi czasem jeden, czasem drugi, albo chociażby sam dzbanek, bo ja jestem takim stworzeniem, które po prostu może wypić litry tej herbaty, jak ona już jest zrobiona. Tak, dobrze usłyszeliście, jak ona jest już zrobiona. To ma w ogóle taki piękny dzbanek z takim pięknym złoceniem tutaj na rączce. I on jest też bardzo pojemny i on jest akurat Bawaria. Tu mam filiżanki, które kilka lat temu, nawet naście już teraz lat temu, moja mama kupiła sobie w Książu. Ponieważ tak jak wam wspomniałam, fiołki zawsze to był jej ulubiony motyw kwiatowy. Więc jak była w Książu, to kupiła sobie taką filiżankę z ręcznie malowanymi fiołkami. To nie jest jakaś bardzo stara porcelana, raczej współcześnie robiona porcelana, ale bardzo przyjemnie napić się właśnie z takiej filiżanki herbaty. Tylko pod warunkiem, że nie jest tak zakurzona jak te. Iza! Mówiłaś, że tu tak kurzu nie ma! Mam takiego malutkiego ptaszka porcelanowego, którego dostałam kiedyś od koleżanki. To jest Łomonosow. Ja bardzo lubię figurki Łomonosowa, bo one są takie śliczne. Wiem, że dużo osób uważa, że figurki to takie zagracenie, ale z drugiej strony ja takie naprawdę stare figurki bardzo lubię i mam słabość do figurek zwierzątek. To jest w ogóle straszne, bo staram się je omijać szerokim łukiem. Była taka figurka, której po prostu no nie mogłam się powstrzymać, żeby tej figurki nie kupić. Malutki dziczek! Widzicie to? Powiecie nienormalna, no nienormalna po prostu. Strasznie mi się ten dziczek podobał i to jest stara figurka. Tu mam taki stary, angielski dzbanuszek do herbaty, który jest bardzo zakurzony. Widać, że dawno go nie używałam. A kiedyś bardzo lubiłam sobie w nim zrobić herbatę. No i oczywiście to była herbata tylko dla mnie, bo to cały dzbanuszek herbatki. On jest taki śliczny. Czy to są róże, czy to są peonie? I w ogóle najlepsze jest w tym dzbanku to, że on ma w środku tutaj zrobione takie siteczko, żeby wam fusy nie wpadały, bo ja w takich dzbankach najczęściej parzę herbatę nie w torebkach, tylko po prostu taką liściastą. Ach, tu mam dzbanek, który kupiłam w pewnym miejscu, które jest niedaleko już nieistniejącej huty Sudety, czyli tej huty, w której powstawały wszystkie szkła, które kocham. Większość wazonów, takich, które po prostu wow, wazonów przez Zbigniewa Chorbowego. I tu mam taki piękny dzbanuszek. To jest niemiecki dzbanuszek. Jakoś mi się skojarzył z dzbankiem, w którym można podać kakao. Zobaczcie, jaki jest śliczny. Mega mi się podobał. W ogóle bardzo lubię taki styl takiej trochę wiejskiej chaty, albo takiej właśnie takiego miejsca, gdzie byłaby taka piękna kaflowa kuchnia, gdzie wszystkie naczynia byłyby właśnie w takim stylu albo w jakieś kwiaty, albo białe. Ja też nie za bardzo lubię, jak jest wszystko takim kumplecikiem, czyli takie same talerzyczki, takie same... To znaczy tak, lubię, jak na stole jest sześć takich samych talerzy, ale niekoniecznie muszę mieć wszystko w identyczny wzór. Wspominałam wam już, że mam słabość do figurek zwierzątek. Foczka. A jedna z tych sarenek to jest w ogóle figurka, którą dostałam kiedyś od mojej babci. Takiej ślicznej, malutkiej sarenki. No czy to nie jest piękne? One są naprawdę ładnie zrobione. Ja wiem, że to niekoniecznie jest teraz modne mieć figurki, ale ja uważam, że są śliczne. Subadaj. Dobra, słuchajcie, ogólnie zajmuję się tutaj tą witrynką do końca. Albo zrobię sobie chwilę przerwy, bo strasznie szczepią mnie ręce, a nie bardzo mogę robić te rzeczy w rękawiczkach, żeby mnie nie szczypały po kontakcie z kurzem. Natomiast wiecie, no boję się, że po prostu coś upuszczę i wtedy nie będzie zbyt dobrze. O, mam też taki śliczny dzbanuszek do mleczka! Zwał brzycha. Wspominałam wam, że kocham Dolny Śląsk. Zapewne. Wspominałam wam, że nie mam miliona subskrypcji.
Zapewne. A to mi się już w ogóle kojarzy z takim stylem bawarskim. Wiecie, taki mlecznik to może służyć teraz do mleczka kokosowego, czy jakiegoś innego wsianego mleczka do kawki, jak nie lubicie mleczka krowiego. Takie święcuszki są. Jakie? Dużo. Z takimi dużymi ogniwkami. Srebrne. Pokaż! Mleczki. Coś czuję, że to są jakieś zbiory z dzieciństwa. Bo taką tasiemkę, to pamiętam, że moja mama kupowała jakieś kosmetyki w perfumerii, jakieś perfumy i tak dalej, i dostała, miała przywiązane coś tasiemką Chanel. Widzicie? Chanel? Chanel! I tasiemką Diora. W ogóle to są, wiecie, że to są rzeczy, które jak byłam małą dziewczynką, to po prostu mamo, jakaś tasiemka, jakieś pierdółki. I ja mama mówi, Boże, po co ty to trzymasz? A ja zawzięcie i... Śmiać mi się chce, że mam tutaj w tym pojemniczku te rzeczy i jeszcze się ich nie pozbyłam, ale chyba się ich nie pozbędę, bo wiecie, od małego po prostu luksus i elegancja. Ceniłam Chanel, Diora i tak dalej, mimo że miałam tylko tasiemkę. Od czegoś trzeba zacząć? Od czegoś trzeba zacząć. Mogłabym sobie nią przywiązać nadgarstek i nosić, bo to w sumie oryginalna tasiemka. Albo we włosy ją wpleść i też by pięknie wyglądało. Wazon pęka, ten wazon. Jaki wazon? Dzbonek. Ma taki kształt mięśniaka. Wziąłam półkę, wytrę ją skórze i zaraz wam pokażę i ze swojej filiżanki, które tutaj sobie nagromadziła. Miałam się zapytać, czy wy w ogóle lubicie takie rzeczy, to znaczy, czy macie takie tendencje do kolekcjonowania czegoś, czy po prostu od czasu do czasu kupujecie sobie jakiegoś małego bibelotka, który jest po prostu dla was bardzo ładny i jakoś, nie wiem, patrzycie na niego, czy go używacie. Jestem ciekawa, bo to bardzo różnie bywa. Ja znam dużo ludzi, którzy kupują i nigdy nie używają na przykład serwisów, tylko, wiecie, trzymają je w szafkach. U mnie to było tak, że choćby nie wiadomo jaki to był serwis i w ogóle, to zawsze się tego wszystkiego używało. Ja mam taką zastawę rodzinną, którą moi dziadkowie dostali chyba na ślub. Zawsze pamiętam, że mamo, mamo, te złocenia, jakie one ładne zejdą. A moja mama mówiła zawsze, nie, to trzeba używać, to nie może stać. Te rzeczy muszą być używane, to nie jest wystawa. I do dzisiaj wszystko się pięknie na nich trzyma, nic się z nimi nie stało. Oczywiście to nie są rzeczy, które można wrzucić do zmywarki. Znaczy można wrzucić do zmywarki, ale podejrzewam, że wtedy... Wasz serwis zyska zupełnie nowy wymiar. Dzień dobry, Julia kazała mi tutaj usiąść i coś powiedzieć, bo ona za bardzo... Ja tak wcale nie sądzę, ale pojawiam się na chwilę. Swędzi mnie nos, swędzą mnie ręce. Co się stanie, co się stanie? Kurz! Kurz z szafki wyleciał. Pod szafką czysto, za szafką czysto, wszędzie czysto. W szafce jest zakurzone, bo Izunia parę... Tu nie ma kurzu. Bo przed chwilą wytarłam. Trzeba było tak zrobić z pozostałymi pięterkami. Ja chciałam zaprezentować filiżanki, ja mogę opowiedzieć, co prawda tu będą leciały. To są filiżanki, które kiedyś kupiłyśmy, ja jasną, a ty ciemną, bo jestem team dzień, a ty jesteś team noc. Na Starym Mieście, jak były jakieś rękodzielnicze targi. Tak, i tak bardzo nam się podobało, to, jak ta pani malowała. Ja nienawidzę na obrazach, czy nie na te, nie lubię na obrazach w ogóle lata, wiosny i tak dalej. A te filiżanki, tak mi się podobały, zobaczcie, jakie to jest śliczne. No to jest tak coś pięknego. I to jest dzień. To jest twoja, czy moja? Moja jest dzień, a twoja jest noc. To jest moja czarna dusza. I to jest noc. A i to jest noc, czy to są Mazury w trakcie przed burzy, przed burzą, bo tu widać jakby słońce świeciło z jednej strony. Coś pięknego. Ja pamiętam, że kosztowała filiżanka ze spodkiem 50 zł. A nie 25 za sztukę? Nie, po 50. Ale rozrzutna byłam. Ale warto, za coś takiego warto. Jak ja tylko przyszłam, to zobacz, co się dzieje. Właśnie mówiłam, że to po babciach koronkowe, szydełkowane. Moja babcia miała tak, że na 1/3 telewizora zachodziło. Czy pozwoliła to chociaż przełożyć? Nie. Czy jej to przeszkadzało? Nie. A chciałam zapytać, twoja babcia w ogóle miała takie skarby, że ja do dzisiaj jak u ciebie widzę, to... Czy twoja babcia sama szydełkowała te serwetki? Nie? W tym momencie moja mama powinna wypuchnąć. Babcia Sobańska nie szydełkowała sama tych serwetek. Musimy to powiedzieć głośno. Tak. Te filiżanki w lumpeksie znalazłam, to pokazywałam chyba w Vlogmasie. Dlaczego moja babcia w lumpeksie szydełkowała?
Moja babcia szukała w peczu. A to są takie kubki, które wygrałyśmy w konkursie na strój z lat 20. ubiegłego wieku na wyścigach konnych x lat temu. Jak chcecie bez jaja się pobawić, to bardzo proszę, można znaleźć w internecie. Ja chyba kiedyś widziałam, przez przypadek się napisałam. Moja siostra mi wysłała. Tak? No. O. Napisała, Iza, to ty? Szokłam. Ona ci to wysłała, jak jeszcze miałaś krótkie włosy, tak. I pewnie nosiłaś takie ciuchy, że twoi rodzice, twoja siostra i twoja mama dostawały zawału. Zawsze byłaś czarnołowcą w rodzinie. Teraz coś napisze, o to robi me, a nie be, nie dołku. Filiżanka do espresso, którą ja wycyganiłam od mamusi, która mi się strasznie spodobała. Bo ja uwielbiam filiżanki do espresso właśnie takie dziwne. No spójrzcie, jakby ją ktoś namalował, jakby ktoś namalował cały ten obrazek, a nie to by było w rzeczywistości. Przypomina mi ta filiżanka, bo jest mocno inspirowana obrazami Mondrianiego, nie? A ja, słuchaj, mam lepszy pomysł. To on to zrobił. Na pewno. Tak, i filiżaneczki uwielbiam właśnie takie a la szampańskie, które się świecą, złote uszeczko na espresiczko. Jeżeli zasubskrybowaliście dopiero teraz, a nie wcześniej, daję wam rozgrzeszenie. Malutka espresóweczka ćmielowska. I proszę bardzo, ombre mówią, że to na włosach modne było 3 lata temu. A ćmielów kiedy wymyślił? Ale najlepsze jest to, że po prostu, no, czy można przejść obojętnie, jak sobie stoi taka sama, nikt jej nie kupi, bo nie jest w komplecie. Wszyscy ją pominęli, no jak można zostawić takie maleństwo? If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. Słuchajcie, wyciągałam tutaj jakieś figurki, które są zbiorem różnych moich takich pamiątek z dzieciństwa, jakiegoś takiego, wiecie, kumulacja różnych takich pierdółek. I znalazłam też takie malutkie naczynka z dzióbeczkami. To są rozentalowskie naczynka. O, takie maleństwa dosłownie. Nie wiem, do czego one mogły służyć. Mogły być to jakieś naczynka apteczne, tak mi się wydaje. Cin-cin. Cin-cin. I mam tutaj sporo takich pamiątek. Mam tu dwie figurki, słuchajcie, i teraz będzie śmiech na sali. Ponieważ ja, jak byłam dzieckiem, miałam obsesję na punkcie prosiaczków. Prosiaczków, dobrze usłyszeliście. Wiecie, dziewczynki tam lalki, jakieś sukienki, jakieś pierdółki, a ja prosiaczki. I to była taka obsesja, że pamiętam, że to były takie czasy, kiedy nie było tak łatwo dostępnych, w ogóle nie było dostępnych maskotek Kubusia Puchatka, tak jak teraz można je kupić wszędzie, tak wtedy nie można było ich kupić nigdzie. I pamiętam, że ja byłam strasznie zauroczona postacią prosiaczka. To jest moja ulubiona postać z Kubusia Puchatka. W związku z tym pragnęłam mieć taką maskotkę. I pamiętam, że mój brat któregoś razu przejechał przez całą Warszawę, bo jechał od nas z domu z Wilanowa. Po prostu gdzieś na koniec świata, w dzielnicę, gdzie kiedyś to jeszcze nie była nawet dzielnica Warszawy. Ja słyszałam, że na Młociny. No to wyobraźcie sobie, wiecie, jak to daleko z Wilanowa. No teraz to już jest mniejszy problem, bo jest świetna komunikacja, ale wtedy tak nie było. Znaczy, można było pojechać autobusem, ale to zajmowało cały dzień. I przywiózł mi takie trzy prosiaczki, jak gdzieś je znajdę, chyba gdzieś je mam w szafie, też ich nigdy nie wyrzucę, bo to jest moja pamiątka oczywiście, wiecie, ja nie mam tak, że zbieram dużo rzeczy, ale takie pojedyncze drobiazgi, które mi coś przypominają, zawsze muszę mieć. Prosiaczki robione przez kogoś ręcznie, szyte przez kogoś ręcznie, niepodobne do prosiaczka aż tak bardzo, ale po prostu bym chciał mi przywieźć i po prostu były takie śliczne trzy malutkie prosiaczki. A te, które, a jak ja byłam mała, to tak jak mówiłam, bardzo lubiłam wszystko, co jest z prosiaczkiem. Kiedyś z mamą gdzieś chodziłyśmy do takiego sklepu z olejkami zapachowymi i te olejki można było kupić, mydełka różne, jakieś olejki zapachowe. To wtedy nie było tak jak teraz, że macie mnóstwo sklepów z mydełkami, olejkami zapachowymi. Tam były też figurki i moja mama została przeze mnie zmuszona do kupienia mi tam dwóch figurek. Pan prosiaczek z młotkiem, skrzynką z narzędziami.
i pani prosiaczkowa, która na rączkach ma malutkiego prosiaczka, prosiaczątko i ma butelkę z mlekiem w takiej sukni. Te figurki mają... tam 30 lat, bo są z 91 roku, bo są sygnowane. I druga rzecz, która po prostu tak mi się spodobała, jak byłam dzieckiem, to była taka maleńka altanka. Ale zobaczcie, to jest malutka altanka, a w środku siedzi pan króliczek i pani króliczek i piją sobie herbatkę. Przepraszam, oni tu mają też marchewki. Oni mówią ci, że ja zaprosiłam. Zaprosił ją na marchewkę. No na marchewkę ją zaprosił. Zaprosił ją na filiżankę marchewki. Mam też na przykład takiego zinodaura. To koń. To chyba, a może koń? Przecież to koń. Może to konik, ale... Skrzywo. A taka witryna to jest fantastyczna rzecz, bo rzeczywiście raz na jakiś czas, nie wiem, raz w roku czy dwa razy w roku sobie odkurzycie w środku i zobaczcie, pomyślcie, gdybym ja to wszystko trzymała na zewnątrz, tak? Bo na przykład miałabym jakąś wystawkę z figurek. Nie, to w ogóle nie jest w moim stylu. Ale gdybym to wszystko trzymała na zewnątrz, to bym miała odkurzania non-stop. I tu w ogóle w tle stoi taki domek, to jest domek Landschaftik, tak zwany. I to jest domek kupiony na gadżet, to jest domek kupiony w jakimś tam, nie wiem, komisie czy gdzieś za jakieś grosze, ponieważ to jest taki landschaft, tam się wlewa wodę i ta woda się tutaj przez ten młyn wydobywa i leci. Kiedyś wam to pokażę, bo to jest po prostu coś tak brzydkiego, że nie mogłam przejść obojętnie. Ja mam czasem taką słabość do takich rzeczy landschaftowych. Wiecie, to u mnie nigdy nie stoi na zewnątrz, na wierzchu, ale... Kochani, to by było na tyle. Ja już kończę. Jeżeli chcecie zobaczyć całą tę witrynkę, jak to jest poukładane w środku, jak tu jest pouciskane w środku, ponawtykane w środku, to zapraszam Was serdecznie na Instagram, bo tam może jutro Iza zrobi jakąś relację. Ja się dzisiaj już muszę oddalić, ponieważ jeżeli bym chciała to nagrać Wam wszystko do samego końca, to byście nie zobaczyły dzisiaj tego filmu, a musicie dzisiaj zobaczyć film, bo obiecałyśmy film w poniedziałki, środy i piątki, chociaż podejrzewam, że po dzisiejszym filmie to będzie koniec. Kocham Twoje pozytywne podejście do życia. Twój optymizm tryskający wszelkimi możliwymi otworami, szczególnie paszczęką. Jeżeli podobał Wam się taki film i taka forma filmu, to dajcie znać, dajcie nam lajka i powiedzcie, czy lubicie takie właśnie filmy ze sprzątania. Część z Was napisało, że lubicie, ale to dotyczyło szafy z ciuchami. Więc pytam raz jeszcze, bo jednak takie bibeloty to trochę inaczej się ogląda. Dajcie znać, czy Wam to nie przeszkadza, czy lubicie coś takiego oglądać i czy chcecie takie filmy od czasu do czasu oczywiście, bo przecież nie zawsze. Ale teraz mam takiego vibe'a, że cały czas muszę trochę pogadać, trochę nakręcić, trochę ponarzekać. Wiecie, jaki mam humor i jak mi z tym jest, więc nie będę... Jestem, jaka jestem. Jestem, jaka jestem. Siorb. Been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew.